Taki pokoik sobie wzięliśmy najtańszy, nie? Sypialenka tam specjalnego, mały pokoik. Tutaj biberek. Tutaj taka. No, nie ma co siedzieć w tych kamperach, bo to beznadzieja. A to taki dowcip, tak naprawdę, bo jesteśmy w przyczepie. Amerykańskiej przyczepie, która wygląda naprawdę na wypasie. Nie ma w ogóle porównania do jakichś europejskich standardów. Takie właśnie oto pomieszczenie było. Taki hotelik. Chodźmy do następnej. Zobaczycie, co tu się dzieje. Ja pierdzielę. Kominek. Chyba biokominek. Wyspa. Możecie sobie to wyobrazić? Jak daleko w tyle są europejskie przyczepy? To jest prawdziwy dom. Zobaczcie. Teraz lewy. I u góry jeszcze sypialnia. Garderoba. I jeszcze więcej. Lodówka wypasiona. Zobaczcie. Tutaj z przyciskiem w ogóle. O, rozkłada, rozjeżdża mi nogi. Co za luksus. Ja, klima. O ja, tu się, tu można spać. Normalnie tu śpisz. Ja. Podejrzewam, że to jest tańsze niż przyczepa Kikiego, którą kupił. Sorry za ten entuzjazm, ale ledwo co żyjemy, szczerze mówiąc, bo po prostu ta pogoda już nas dobija. I tutaj próbujemy się ratować jakimiś takimi emocjami fałszywymi, typu właśnie przyczepa, tu sklep, tu coś. O, a tutaj takie straszaki. Takiego już bym mógł kupić chyba. No. No to słuchajcie, jesteśmy po zakupach w Camping World. No doszło do tego, że jednak musieliśmy kupić generator. Kupiliśmy nowy generator, taki Championa. Trochę poczytałem na ten temat i no powinien być ok, jest tak na pograniczu uruchomienia klimatyzacji. Ale szczerze mówiąc nie chcę kupować większego ani droższego. Ten i tak kosztował 600 dolców, słuchajcie, kupa kasy. Za te pieniądze można było kupić w internecie trochę lepszą wersję, którą można też uruchomić na gaz. Ale znamy się już tutaj w Ameryce, jak wygląda sprawa wykupywania przez internet i widzicie, że nie jest to łatwe, trzeba czekać, a jak szukałem na stronach, to wszyscy pisali tam, że minimum z 5 dni roboczych trzeba czekać na ten generator. Tutaj akurat go mieli, no ale niestety za 600. Rozpakowujemy i zaraz uruchomimy tego kampera na tym generatorze. Miejmy nadzieję, że on się uruchomi, uruchomi się klima. Oprócz generatora kupiliśmy też dywaniki. Ewa montuje. Ciężko, co? Jeden poszedł, drugi. Co my mamy w środku, słuchajcie? Instrukcja. Jedna buteleczka oleju, pół litra. Lejek, kable. No i sam generator, zobaczcie jak wygląda. No podoba mi się ten generator dlatego, bo był taki dosyć mały, przenośny. I tak stwierdziłem, że może i tak czy siak się przyda taki generator. Bo podejrzewam, że ten generator, który jest tutaj zainstalowany, oryginalny, to już się go nie uda uratować po tej ostatniej kraksie. Jeżeli na przykład słońca nie będzie, kiedy zrobimy już te panele, kiedykolwiek. To tak wygląda generator, zobaczcie co my tu mamy. Dwa gniazdka. To jest taki manualny generator. Podobno jest cichy, 2,5 takiego skokowego, początkowego, rozruchowego, ale stałego to jest tak naprawdę tutaj 1850. No i miejmy nadzieję, że to uruchomi naszą klimatyzację. Z kalkulacji po tym inwerterze, który mamy, wychodzi, że klimatyzacja bierze gdzieś 1000 W, więc teoretycznie powinno uruchomić ją.
No właśnie. I to, co mi się najbardziej podoba w tym małym generatorze, że mieści się tutaj do tej bakisty, może być tutaj schowany taki awaryjny generatorek. Można by jeszcze pomyśleć, żeby zrobić tak, żeby w ogóle nie musieć go wyciągać, tylko tutaj go odpalić, tutaj zrobić jakieś wyjście wydechowe, no i tak naprawdę można by go używać jako generatora. Wtedy w ogóle by mogło być cicho, fajnie i przyjemnie. Zobaczymy jeszcze, jak się go uruchomi i czy w ogóle się sprawdzi. Na razie zostawiam go tutaj i zabieram się za czytanie instrukcji, co i jak przed pierwszym uruchomieniem. Przestawiliśmy się z tym kamperem tuż na nockę, bo tam nie można było spać, a już zamykali. Tu mamy jakieś trzy wulkany, może jutro je zobaczymy. Wygląda na to, że dzisiaj nie uruchomimy tej klimy, ale przynajmniej go uruchomimy. W instrukcji jest napisane, żeby 5 godzin generator sobie chodził nie na pełnym obciążeniu, tylko do połowy maksymalnie. A klima to jest więcej niż połowa, więc niestety chyba się nie uda uruchomić dzisiaj. Pierwsze co, to trzeba brać olej, który jest w zestawie. No i ogólnie najgorsze jest to, że jeszcze po 5 godzinach tych rozruchowych, dotarcia tak zwanego, trzeba wylać ten olej i zalać nowy. Pójdziemy pod Walmartem, gdzieś kupimy dużo tańszy ten olej. Tam jest naprawdę taniutko. Rekomendują tutaj też 87 oktanów. Słuchajcie, chodzi. Tu jest taka ciekawostka tego generatora. Można go połączyć, jeżeli się ma dwa takie generatory, można je połączyć równolegle i mamy podwójną moc. No dobra, śmiga sobie. Na razie ładnie to chodzi. Na razie podłączę coś małego, jakąś ładowarkę, może laptopa, żeby sprawdzić, czy działa. 180 W zasilacz, zobaczymy, czy łyknie. Dobra, ładuję. Może nie będzie tak źle, może przeżyjemy. Ale ten generator jest malutki, zobaczcie. Wielkości laptopa. Ale bardzo cicho chodzi, to trzeba przyznać. Pod tym względem to super zabawka. Tylko żeby klimatyzację uruchomiła, bo jak nie, to się zdenerwuje. Siemanko, kolejny nowy dzień. Słuchajcie, jak widzieliście, zapaliła się zielona lampka. To dobry znak. Szczerze mówiąc, to wczoraj nie wytrzymaliśmy, żeby czekać te 5 godzin. I po 2 godzinach stwierdziłem, że sprawdzę, bo nie zasnę. No i wydarzyło się coś niefajnego, bo szczerze mówiąc, odpalając tą pierwszą klimę, tą do pokoju dziennego, uruchomiła się, a po 10 sekundach wyłączyła, bo ona ma taki system, który sprawdza, czy napięcie jest odpowiednie. Jeżeli jest za małe, to i tak ją wyłącza. Spróbowaliśmy tą drugą klimatyzację, która jest z tyłu i ona się uruchomiła i chodziła ciągle. Nie było problemu. Z tą klimatyzacją jest jakiś problem. Tak czy siak, mi się wydaje, że ona po prostu za dużo pobiera. Możliwe, że kompresor albo coś w tym stylu jest, nie wiem, zepsuty i zbyt duże napięcie pobiera. Ale teraz, jak widzicie, jest kolejny dzień, uruchomiłem ją. I chodzi. Chodzi już minutę na generatorze. Zobaczmy, jak generator. Czy nie jest przeładowany? Zielona lampka oznacza, że jest ok. Czerwona to by było, że jest przeładowany. Dodatkowo jeszcze ładuję panele dzisiaj. Słońce napierdziela, że nie da rady wytrzymać dłużej niż 2 minuty tam przy jakichś pracach. Ale słuchajcie, chodzi już 2 minuty. Chyba działa. Ogólnie z tą klimą mieliśmy nawet problem raz w Las Vegas właśnie, jak były te upały 40 stopni i byliśmy podłączeni pod prąd normalnie. Odpaliliśmy ją i działała chyba przez 3 godziny, 4, a na wieczór, jak chcieliśmy ją uruchomić, to już nie dawało rady uruchomić. Nawet po podłączeniu do prądu. Było tak, że ona właśnie wstawała, a za chwilę się wyłączała. Tak jakby ten system, który sprawdza napięcie, jednak coś tam świrował i świrował i odmawiał posłuszeństwa. Ale teraz chłodzi.
I to już 3 minuty, słuchajcie, 3 minuty klima chodzi na generatorze. No dobra, to na razie wyłączam nagrywanie. Za godzinkę zobaczymy, czy da radę tak cisnąć, ta klima. Jeżeli tak, to będzie wielki sukces, a jeżeli nie, to będzie wielka porażka. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Ja się po prostu wykończę. Słuchajcie. Generator strzelił. Wyłączył się. Ja pierdzielę. No ładnie. Co za gówno, ale pali. Dobra, uruchamiam go jeszcze raz. Chyba za duże jednak obciążenie na początek. Dobra, uruchomiłem go, słuchajcie. Działa ogólnie, odpalił od pierwszego strzała, ale nie wiem co to ma, czy za duże obciążenie, no ale może rzeczywiście trzeba ten zrobić rozruch prawidłowo 5 godzin, a nie 3 godziny, no bo teraz to już tak z 3 godziny on sobie chodził. No ale to nie jest chyba aż tak, że kurde trzeba, to wiadomo, że oni tam zawyżają trochę w tych instrukcjach, że to musi 5 godzin chodzić i tak dalej. W ogóle on tak cicho chodził, wydawało nam się, że on cicho chodzi, ale jak się wyłączy eko, to on chodzi wtedy na maksa i tak właśnie wygląda, jak chodzi na maksa. Tutaj jeszcze wyczytałem fajną dodatkową rzecz, że ma 12 V na taki tutaj kabelek. I w zestawie był kabel, żeby podłączyć pod akumulatory i ten generator wtedy ładuje akumulatory. Można go do tego wykorzystać. A my znowu jesteśmy na pustyni praktycznie, trochę poza miastem. No i co? Breaking bad po prostu. Na słońcu nie da się wytrzymać, tam są wulkany. Dałem go teraz w cień, może będzie lepiej. No ta jego praca jest taka jakaś nierówna. Coś mi się to nie podoba. Boże, dlaczego ja mam tak ciężko? Będzie trzeba teraz go wymieniać i w ogóle jakiś masakry, znowu się tam kłócić w tych sklepach. A, no i oczywiście kiedy chcę uruchomić klimatyzację na generatorze, to lodówkę przełączam z auto na gaz, żeby się nie uruchomiła na prąd. A, i co jeszcze? Pomimo, że u nas od samego początku ładowarka baterii nie działa, to i tak na wszelki wypadek mam ją odłączoną z prądu, żeby nic na pewno nie pobierało prądu, kiedy uruchamiam klimatyzację na generatorze. A to jest oryginalna ładowarka tutaj pod lodówką, która właśnie nie działa. Nie mam pojęcia, dlaczego nie działa. Tak, by the way. O, i ciąg dalszy problemów, które się piętrzą i piętrzą. Próbuję dzwonić do tego Armena, który sprzedał nam kampera. Wczoraj już powinien nam wysłać te dokumenty, no i szczerze mówiąc nie ma zero od niego odzewu. Nie wysłał nam żadnego tracking number ani nic, a jak wczoraj próbowałem dodzwonić, to mnie odrzucił. Dzisiaj próbowałem dzwonić, też mnie odrzucił. Bez sensu, żebyśmy tutaj czekali w tym Albuquerque, gdzie jest 36 stopni w cieniu. Chcemy jak najszybciej dostać się do morza, bo inaczej zwariujemy po prostu. Tutaj są takie upały, że no nie idzie wytrzymać. W kamperze też nie idzie wytrzymać, bo jest w ogóle cieplej niż na dworze, ale na dworze wychodząc na słońce jest jeszcze gorzej. Trzeba szukać tylko i wyłącznie cienia. No i nie ma w ogóle nie ma w ogóle przyjemności z tej podróży. Jak dalej pójdzie, to będziemy musieli chyba zrezygnować z tego wszystkiego. No. Więc jedziemy chyba zaraz do Houston po prostu i jak wyślę tą paczkę tutaj, o ile wyślę, może uda się dogadać z UPS-em, że jak dostanę tą paczkę, no to prześlą ją do innego miasta, też do UPS-a. Może da radę takie coś zrobić. Zaraz tam zadzwonię i się zapytam. Przypomina wam to coś? Dla tych, którzy oglądali Breaking Bad, to jest coś bardzo znanego. To jest restauracja, a raczej fast food Pollos Hermanos, tylko już pod oryginalną nazwą. Dla celów filmowych musieli zmienić nazwę, a to się nazywa Twister i to też jest sieciówka. Wchodzimy do środka. Byli tu. Ten kamper. Nie wiem, gdzie oni siedzieli, chyba tak jak tamci siedzą. Trzeba zobaczyć. Pomyśleć, że
Jesteśmy w tym samym miejscu co Walter White i Jesse Pinkman. O, tak wygląda logo oryginalne. A tutaj jakieś ciekawostki. O, można sobie wziąć takie coś. Tu jest ten stolik. A tu za oknem nasz kamper stoi, czeka na gotowanie. Oryginalne logo na potrzeby filmu. I słuchajcie, tutaj można za $75 zrobić sobie taką wycieczkę i to RV Tour się nazywa. O. Taka duża taka. Kurczaków nie wzięliśmy. No i wracając do rzeczy, za $75 można się przejechać takim starym kamperem chyba z filmu. I nawet można się przebrać w te kombinezony. No i odwiedzić ile? 17 lokacji w 3 godziny. No, ciekawe. Dla fanatyków to może być niezły pomysł. Ja szczerze mówiąc jestem fanatykiem, ale nie mam na to czasu i siły. Ponieważ Breaking Bad obejrzałem chyba 3 razy w te wszystkie sezony. Raz po polsku, raz po angielsku, raz z napisami, a potem jeszcze jakieś dodatki. No dobra, to my się tutaj chillujemy. W miarę klimatyzowane pomieszczenie, można wyluzować. No i czekamy na gasa, żeby dograć następny kontrakt na gotowanie w naszym nowym kamperze. Dostaliśmy nowy kontrakt. Siadamy do kampera, jedziemy na pustynię i gotujemy. Ewa, co ugotujesz dzisiaj? Metę. Jedziemy robić metkę. Fajnie było zobaczyć to miejsce i poczuć się trochę jak w filmie. Ogólnie w Ameryce jest tak, że gdzie nie jedziesz, to czujesz się trochę jak w filmie. Jak to wygląda? Słuchajcie, jestem załamany tymi mechanikami. W każdym kraju po prostu jest to samo z tymi mechanikami. To są po prostu złodzieje i oszuści. No dramat. Pamiętacie, jak ostatnio wam pokazywałem, kiedy robiliśmy wymianę samego oleju, to oni powiedzieli, że sprawdzili wszystko. Filtr powietrza, filtry kabinowe itd., itd. No to po pierwsze, pierwsze co zauważyłem, to mówię, po jakimś czasie sprawdzę, ile tego oleju jest i czy poziom jest prawidłowy. Okazało się, że jest grubo ponad max. Jeździmy już gdzieś 1000 mil z tym olejem i to nie jest tyle, że tam tyle wychodzi poza max czy tyle. Jeżeli miarka pomiędzy minimum a maksimum jest tyle, to dwa razy tyle więcej jest powyżej maksimum. Po prostu no masakra. Ja nie wiem, czy nie zepsułem sobie silnika przez to. Nie wiem, co teraz z tym zrobić, bo samemu tego nie wyciągnę, nie zleję tego oleju. No ale skoro już stwierdziłem, że coś tutaj namotali, nawet przy głupiej wymianie oleju, nie potrafią zrobić tego dobrze. Dobra, filtr powietrza to coś prostego. Słuchajcie, dobrałem się do filtru, który jest tutaj, dosyć spory i zobaczcie, co zobaczyłem. Napisali, że sprawdzili go. To jest filtr powietrza. Upierdzielony na maksa. Dramat. To jest nowy filtr powietrza, który kupiłem. Jest różnica, co? Jeżeli tak wygląda te ich serwisowanie, no to ja już się boję, co z tą klimatyzacją było robione. Pewnie samemu odcięli ten kabelek i teraz ja muszę się z tym męczyć. Masakra, masakra. Trzeba było zostać mechanikiem, naprawdę. Dobrze, że na poprzedniej wyprawie trochę poznałem się na mechanice i takie podstawowe rzeczy chociaż potrafię zrobić. To, co jeszcze kupiłem oprócz tego filtra, to kupiłem też filtr paliwa i będę go też montował w późniejszym czasie, ale najlepsze jest to, że dzisiaj wykonałem telefon. A mówię, nie będę się z tym bawił, zadzwonię do mechanika, niech oni mi to wymienią. Filtr paliwa to przecież prosta sprawa, nie? A przy okazji może zagadam z tym olejem, to mi spuści. Filtr paliwa, wymiana filtra paliwa u tego człowieka kosztowała $150 plus filtr 20, powiedział mi, że łącznie około 200 będę musiał zapłacić za wymianę głupiego filtra. Kupiłem filtr sam za 10 zł w takich sklepach, tak samo jak to kupiłem w sklepie AutoZone. AutoZone mają tutaj taką sieciówkę, to jest coś jak nasze Nord Auto czy coś w tym stylu. No i co, i wymienimy to też, ale na początek filtr, zobaczymy, czy to nie polepszy jak gdyby ekonomii jazdy, no i trochę powinno pomóc z mocą, bo tak ostatnio zaczął się tak trochę jąkać.
ten samochód. Może właśnie przez ten filtr. No ale jest dramat, dramat. Słuchajcie, nie ufajcie mechanikom, po prostu koniec. Trzeba im patrzeć na ręce, w ogóle nie zostawiać im samochodu, patrzeć co robią, no nie ma po prostu, nie ma przebacz, nie? W każdym kraju trzeba postępować tak samo z tymi oszustami. Nie ma bata. A jeszcze wam pokażę jedno, co te debile mi tutaj wykleiły na szybie. Tutaj jest ulotka, kiedy mam następny serwis. Tak naprawdę obliczyłem, to było niecałe 500 mil chyba do następnego serwisu. Masakra. Chyba do nich zadzwonię jutro i się zapytam, co oni odwalili i co z tą klimatyzacją miałem zrobić. Przed chwilą mieliśmy chorą sytuację, słuchajcie. Po prostu tak się zdenerwowałem, po prostu nic nam nie idzie, już naprawdę nic nam nie idzie. No, jakiś dramat. Nawet alkoholu nie potrafimy kupić w Walmarcie. No Walmart po prostu rozwalił mnie kompletnie. Sytuacja taka, no chcemy sobie kupić mocniejszy alkohol, jakiegoś drinka czasami wypić czy coś. To porąbane ogólnie, bo tak, pierw musisz go wybrać, jest zablokowany, więc przychodzi pani. No, nothing. Przychodzi pani, wybierasz alkohol, idzie ten alkohol do specjalnej kasy. Później poszliśmy do tej kasy, tam trzeba znowu stać w kolejce, bo tam akurat oddają rzeczy. Przyszło do czego, że nie wziąłem dokumentów, więc pokazałem dokumenty ze zdjęcia, z telefonu. Powiedziała, że nie. No to poszliśmy do samochodu, wziąłem dokument i sam wróciłem. Znowu zostałem 20 minut przy kasie. No i jak już przyszła moja kolej, to koleś powiedział, ale jeszcze musi być ta druga osoba, która była z tobą też z dokumentem, bo inaczej ci nie sprzedamy. Ja mówię, no nie, no teraz Ewa nie będzie szła, już jest kurde za daleko, znowu kasa, bo tak dalej, nie? No i zacząłem się z nim kłócić, on powiedział, że takie jest prawo i już, nie? Jeżeli babka nam odmówiła, że nie chce nam sprzedać tego alkoholu, no to nam już nie sprzeda przez 24 godziny, no masakra. Musieliśmy jechać do innego sklepu, no i tutaj załatwiliśmy to normalnie, no ale dramat. Po prostu ciągle trzeba gdzieś jeździć, załatwiać i szukać. No ten Nowy Meksyk to tak średnio, by powiedział. Średnio. Siemano w nowym dniu. Słuchajcie, jak widzicie, generator chodzi, ale co to za życie? Raczej wegetowanie w sypialni, bo tylko działa klima ta sypialniana i ogólnie tylko tam jest zimno, w miarę zimno, a z tą tutaj z przodu jednak są jakieś problemy. A teraz też w ogóle wariuje i czasami są jakieś w ogóle zwarcia i pomimo, że jest wyłączona, to potrafi się włączyć i potrafi włączyć się też piecyk i widzę, że tam wentylator od piecyka zaczyna chodzić. Wtedy trzeba wszystko wyłączyć, poczekać chwilę i znowu włączyć tylko klimatyzację z tyłu. Dramat, słuchajcie, zmiana kompletnie planów. Mamy już dosyć, nic nie zwiedzamy tak naprawdę, bo męczymy się jak nie wiem co w tym upale. To nie chodzi tylko o upał, ale też o wilgotność. Tutaj jest około 10% wilgotności tylko i to jakoś działa na naszą niekorzyść. Szukamy tylko kawałka cienia, bo no nie da rady na słońcu wytrzymać. Tu poza miastem jeszcze jest w miarę fajna ta miejscówka ogólnie, pokazywaliśmy już ją wam, ale na te wulkany to nawet nie pójdziemy, bo nie da rady tam dojść, to będzie dead, po prostu dead. I co? Zmiana planów jest taka, że no musimy się stąd wydostać jak najszybciej z tych upałów. Chcemy pojechać nad morze, gdzie będzie wilgotność około 50, temperatura ta sama, 34-35 w cieniu, ale wilgotność i to może nam trochę pomoże, będzie można wskoczyć do morza czy coś w tym stylu i się chłodzić. Do tego nawarstwiają się te problemy, typu klimatyzacja, generator, jakieś zwarcia, tu z silnikiem, teraz ten olej. Pokażę wam zaraz właśnie ile tego oleju jest, sami stwierdźcie i powiedzcie, czy to w ogóle nie mogło spowodować jakichś zniszczeń w silniku, bo według mnie mogło. No i nie wiem co z tym robić. Zobaczcie ile na tej miarce jest tego oleju. Ten bagnet jest naprawdę długi. 1,70 m ma i teraz tak, zobaczcie jak to wygląda. Min. Max, tak, a nasz poziom oleju jest tutaj przy cyfrze 1E. Tutaj jest max, tu jest min, a dwa razy więcej jest nasz poziom oleju. Dwa razy, no przynajmniej półtoraj, żeby nie przesadzać. No i tak jest. No nie, jak nie sprawdzę, to zawsze pokazuje dużo, dużo ponad maksimum. No i co o tym sądzicie? Czy to mogło spowodować jakieś zniszczenia w silniku? To, co chcę teraz zrobić, to zaraz zleję trochę tego oleju, tak z litr i jeszcze raz sprawdzę tą miarką, bo naprawdę to już mnie niepokoi. Tutaj sobie wziąłem jakieś rzeczy,
będę działał. To plan jest taki, że jutro przed wschodem słońca ruszamy i jedziemy jak najdalej się da. Bez klimy oczywiście. Do Lubbock, później do Houston prawdopodobnie. Jak najszybciej, żeby dostać się do morza i może tam będzie jakoś w miarę normalnie i znośnie. Tutaj nie wytrzymamy. Dodatkowe problemy, które się jeszcze pojawiają, to Ewa ma zapalenie spojówki na oku od 4-5 dni. Ma czerwone oko. Zadzwoniliśmy dzisiaj do PZU, do ubezpieczalni, żeby umówić jakąś wizytę u specjalisty, okulisty. No ale po 2 godzinach nikt się do nas nie odezwał. Więc nie wiem, czy będziemy to robić tutaj, czy już może w Houston. Zobaczymy jutro. Może ktoś się do nas odezwie. To tyle z tym update'em i pewnie widzimy się rano. Albo jeszcze tutaj, jak zrobię te rzeczy, te porządki. Gówno zrobiłem, po prostu 2 razy się podniosłem, 2 razy wszedłem pod samochód i koniec. Koniec mocy. Po prostu mięśnie mi się trzęsną. Nie mogę odkręcić nawet tej śrubki. Spierdzielamy, stąd jedziemy na kemping się podłączyć, mieć więcej klimy, bo zdechniemy. Co za dramat. To jest właśnie ta klima przednia, a to jest tylnia. Ta działa na generatorze, a ta nie. Teraz jest włączona. To oznacza, że jesteśmy na kempingu. Oczywiście nie było łatwo, bo pojechaliśmy pierwszy na ten kemping, gdzie chcieliśmy jechać, ten taki bliższy. No i oczywiście wszystkie miejsca zajęte. No i kolejne pół godziny jazdy do kempingu. Ale słuchajcie, całkiem fajnego. Zaraz wam pokażę. Trochę nierówno jest. A która nie działa ta łapa? Tylnia, nie? No właśnie, bo słuchajcie, my tu mamy takie coś, co jeszcze wam nie pokazywałem. Tak wygląda kemping. Jesteśmy w górach ogólnie i jest lepsza pogoda, lepszy klimat taki. Już jest trochę chłodniej i ogólnie spoko. A nie pokazywałem wam tego, że my mamy tutaj w tym kamperze takie łapy. Właśnie troszeczkę sobie poprawiliśmy pozycję tymi łapami. Tylko problem jest taki, że jedna z tych łap nie chce się cofnąć. Ale te dwie i tamta z przodu prawa działa, ale tamta z tyłu prawa nie chce się cofać całkiem. Dlatego też za bardzo nie korzystamy z tych łap, bo jak je zrzucimy na dół, to później może być problem z podniesieniem. Tutaj użyliśmy tylko tych dwóch, które wiemy, że działają. Będzie trzeba coś z tym porobić, ale ogólnie fajny patent. To jest hydraulicznie zrobione, więc mega dobrze to działa. Też może się przydać przy jakichś naprawach. No, kemping jak kemping. Nic specjalnego, ale dużo miejsc wolnych i przede wszystkim cena fajna. $34 z naszą zniżką. Petarda. Ten klimat nas dobije naprawdę. Ogarniemy się trochę, prześpimy. No i jutro rano, z samego rana ruszamy po prostu i nie ma bata, trzeba cisnąć. Po drodze spróbuję jeszcze z tym olejem gdzieś zajechać po prostu do jakiegoś mechanika i niech on to zrobi, ja nie będę się tam bawił, nie mam już na to siły. Ten filtr paliwa może też uda się wymienić, ale od razu powiem, że 50 dolców daje nie więcej, a nie jakieś tam ściemnianie, że 150 za wymianę głupiego filtra. Głupota. Człowiek musi się na wszystkim znać. Masakra. Dobra. No a tutaj w środku ten panel do sterowania tym zawieszeniem hydraulicznym wygląda tak. Tu jest taka specjalna lampka, że jak włączymy zapłon, to ona się zaświeci, żeby nam powiedzieć, że mamy te łapy opuszczone i żebyśmy pamiętali o tym. No bo jakbyśmy ruszyli, to by można było to nieźle uszkodzić. Ogólnie to w większości kamperów widziałem te panele. Różne są. Czasami są takie bardziej wbudowane tutaj w to, nie wiem, tutaj może ktoś zmienił, albo po prostu inny dostawca i zamontował takie coś. Co trochę słabe jest w tym wszystkim, to, że nie ma tutaj zarządzania każdą łapą osobno, tylko tak naprawdę zawsze parami działasz. Czyli na przykład te przyciski dwa są od tych dwóch łap, te od tych tutaj, no i tak dalej, nie? I to jest trochę słabe, bo jakbym chciał tylko podnieść na przykład ten przód, no to nie mogę tego zrobić tak łatwo, bo muszę na przykład podnieść pierw to, tu mi się wszystko podniesie,
wtedy trochę tutaj opuścić i znowu tu podnieść, tu opuścić, ale wtedy tu mam za nisko. Nie wiem, jak to będzie działało, ale zobaczymy, jak naprawimy tą tylnią łapę, bo na razie, tak jak mówię, nie możemy zbytnio z tego korzystać. Dobra, jeszcze trochę się tutaj ogarniemy, klima już chłodzi, fajnie. Nie wiem dlaczego, ale ta przednia tutaj po podłączeniu pod kemping jakoś działa. Nie wiem, czy ten jednak generator nie jest za słaby. Ale tam jakieś zwarcia się potrafią robić, nawet jak jesteśmy podłączeni pod klimę. Nie wiem, od czego to zależy. Zobaczymy. Zobaczymy później. Na razie idziemy zobaczyć jeszcze kemping. Przejdziemy się tutaj trochę. Tu jest naprawdę dużo lepszy klimat. Wjechaliśmy na ile? Zaraz zobaczymy na zegarku. O, było 1700, a teraz jest 2300. No to zdecydowanie lepiej czuć tą różnicę. Naprawdę ten klimat tutaj nie za bardzo nam odpowiada, zwłaszcza ten pustynny. Psychicznie człowiek tak siada, a jeszcze najgorsze jest to, że te odległości są takie kosmiczne po prostu. Gdziekolwiek chcesz pojechać, to jest godzina drogi, nie? Godzina drogi takim kamperem to też nie jest wcale łatwe wyzwanie. Trzeba się napocić. A jak nie masz jeszcze klimy, to naprawdę można się napocić, zwłaszcza na tych skórzanych fotelach. Dlatego teraz na przykład mamy takie ręczniczki tutaj, bo po prostu po godzinie jazdy to dupa jest mokra. I plecy też zresztą. No ale plecy to sobie odkleisz, a dupę już sobie nie odkleisz podczas jazdy. Tak to wygląda. Dobra, ruszamy zobaczyć coś ciekawego na tym kempingu. Zaraz zobaczycie. O, jest. Jest szwagier. Idziemy w cień. O, i dobiegnie ich. To są psy preryjowe. Widzieliście? Ile ich tam jest? Cztery. Przy kaktusie. Mały ruch i koniec. I po tobie. A ja sobie tutaj usiadłem. I elegancko nawet wyglądam. Śmigają pieski preryjowe. Jest i koń. I takie oto atrakcje na tym kempingu. Jakieś muzeum nuklearne w pobliżu. Siemano, nowy dzień. Słuchajcie, co? Ruszamy zaraz w najdłuższą trasę, jaką robiliśmy na raz. Do zrobienia 300 mil do Lubok, uciekamy jak najdalej. Psychicznie trochę podbudowani po tym kempingu i tutaj tym klimacie górskim. Woda zalana, zaraz jeszcze zrobimy szybki serwis. Mam nadzieję, że po drodze uda się znaleźć jakiegoś mechanika i coś z tym olejem zrobić, bo naprawdę mnie to denerwuje. Ruszamy. No, opryszki, afty, osłabienie organizmu ewidentne. Ledwo co już zipie nasz organizm, ale psychicznie jesteśmy podbudowani, to najważniejsze. Organizm? Chyba twój. No mój. Twój też. Oczko się naprawiło, Ewie, więc może nie będziemy jechać do tego lekarza. Zobaczymy jeszcze jutro, jak to będzie, ale szczerze mówiąc nikt do nas nie zadzwonił z PZU, więc troszeczkę lipa, jeżeli chodzi o obsługę ubezpieczalni. Tak jak wam mówiłem. No i co? Pozdrawiam wszystkich Polaków. To ruszamy. Lampeczka. No to jedziemy w dół z łapami. I... Idzie do góry. Idzie. Co tutaj ciekawego na tym kempingu? No na przykład... Ktoś ma miateła. A tutaj jest piesek zamknięty w klatce. Tutaj można się pnąć elegancko. Zielona jest od diesla, a czarna jest od benzyny. Można się pomylić.
No dobra, to jesteśmy u mechanika. Ma nam zlać olej za 35 baksów, czyli tyle co w Polsce wymiana całego oleju. No ale nic, przynajmniej się nie upierdzielę. No, tutaj taka stara Tioga sobie stoi. No dobra, zrobione. 35 dolców, słuchajcie, udało się. W końcu coś się udało normalnie załatwić, bez żadnego większego problemu. Słuchajcie, ściągnął niecałe 3 litry. Niecałe 3 litry było za dużo. I teraz mam między minimum a maksimum w połowie. Później sobie doleję, jak ustawię się jeszcze prosto, żeby było pod ten... Mówił, że gdzieś tak z 200 ml jeszcze powinienem dolać. Nie więcej. Więc no masakra. Szczerze mówiąc, to przegięli. Dobra, jedziemy dalej. Teraz możemy jechać. A, jeszcze za filtr paliwa chciał 40, ale oszczędzamy kasę i jedziemy. No, to teraz można spać już spokojnie z tym olejem, a naprawdę 3 litry ponad oleju to było groźna sprawa. Oglądałem takie filmiki, no to robił taki test przelania olejem właśnie silnika i co się dzieje. No i po tym po prostu już nie mogłem spać. Na 3 litry to już było, no prawie, mogłoby się to źle zakończyć. Ale chyba się nie zakończyło źle i chyba jest wszystko ok z tym silnikiem. A te takie przerywanie, że czasami takie skoki ma przy przyspieszaniu, to może być spowodowane tym, że jesteśmy na dosyć dużym pułapie. Bo tutaj mieliśmy 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, to już jest sporo. No zobaczcie, że rysy mają 2,5 tysiąca w Polsce. W Europie na pewno nie będziemy jeździć na takich wysokich tych poziomach. Zawsze raczej gdzieś tam przy morzu się jeździ. Blisko zera, więc spoko. 35 dolców nie jest źle. Za wymianę filtra 40, ale wydaje mi się, że zrobię to samemu. Trzeba teraz przycisnąć pasa, bo te wszystkie wydatki, które zrobiliśmy w Las Vegas, oprócz kasyna, to jeszcze tą klimatyzację, $500 na nic wydane, a wymiana oleju, to też można powiedzieć, że to była głupota, bo tak naprawdę nie dość, że przelali olej, to jeszcze nawet nie wiadomo, co tam zostało zalane. Na razie jedziemy. Przed nami jeszcze 250 mil do zrobienia. Wjechaliśmy do Teksasu, kolejny stan w naszej przygodzie, to już chyba piąty, co nie? Bo mieliśmy Kalifornię, Nevadę, Arizonę, Nowy Meksyk i piąty stan, czyli Teksas. Można powiedzieć, że zbliżamy się do połowy drogi naszej podróży. Minął już prawie miesiąc naszej podróży, jest 12 czerwca, a przylecieliśmy 14 maja. Co tu dużo powiedzieć? Nie układa się super ekstra po naszej myśli, ale nie poddajemy się i ciśniemy dalej. Powolutkimi kroczkami do przodu. Miejmy nadzieję, że trwamy do końca. Jedziemy dalej. Ostatniego tankowania 250 mil za jednym zamachem, bez przerwy praktycznie jazda. Pierwszy raz taką długą trasę zrobiliśmy, fajnie się jechało,
Czasami była droga w kiepskim stanie, ale jak jest dobra droga i płasko, to ten tempomat jest świetny po prostu. Jedzie się, jedzie. Zrobiliśmy przystanek na Maca. Idziemy zobaczyć, jak smakuje Mac w Ameryce, a dokładnie w Teksasie. Porównamy go z polskim maczkiem. Po spuszczeniu tego oleju trzeba przyznać, że zdecydowanie lepiej się jeździ psychicznie przede wszystkim. Jeszcze ten dziwny objaw takiej braku mocy, jak gdyby, że to rzeczywiście było spowodowane tym wysokim poziomem nad poziomem morza. Teraz zjechaliśmy gdzieś 1000 metrów niżej. Jest, zobaczmy. Tak, jest 1100 metrów, a byliśmy 2500 metrów, więc no jest różnica. Czekamy na zamówienie. I zaraz będziemy szamać się. Waniliowy. Możesz przestać wyjadać mi frytki? Nie, jestem głodny. Jednym słowem, niedobre. Shake może być, bo jest zimny. Nie polecamy. Jedyne co jeszcze nam zostało, to te opony zasrane. Ale zobaczcie, one naprawdę nie są w złym stanie. Poza rocznikiem to... patrz. Bieżnik. Tutaj też nie ma żadnych takich rzeczy, które mogłyby niepokoić. Więc może nie trzeba wymieniać. W kamperze 38, no na zewnątrz niby 37, ale ten czujnik chyba jest w złym punkcie ustawiony, bo chociaż rzeczywiście 36 pokazuje na zegarku. Ruszamy, bo jak stoimy, to jest coraz gorzej. Zaraz się rozpuszczę, kurczę. Ale dziury. Idziemy zobaczyć pieski preriowe. Dupy mokre na maksa. Boże, co tu się dzieje? Ile mamy? 37. God damn it. Ja tu zostaję. Nic nie jadę. Ale jestem dzisiaj dumny z tej maszyny. 300 mil ponad zrobione. I nie było żadnych problemów. Petarda. Jak tak dalej pójdzie, to będzie strzał w dziesiątkę. Się patrzy, szwagier. To jest takie specjalne miejsce przygotowane właśnie dla tych piesków preriowych. I tu jest całe ich miasteczko. Po prostu jak na Google Map zobaczycie. O, co one robią? W Google'ach, na mapach można zobaczyć pełno dziupli tutaj. I to jest właśnie przygotowane całe pod nich, taki teren. Chyba się nawet nimi opiekują tutaj. Trzeba uważać, żeby nie rozjechać. O, gruby idzie do mnie. O ja... nie wiem. Nie wiem, może mam ściekliznę. O? Chodź tutaj, grubasie. O! Mały. Coś dostali jakiś. Tak, tutaj marchewki są. Ekstra. I się nie boją. Są bardziej oswojone niż tamte poprzednie, co widzieliśmy. Tu ich miasto. I tutaj w parku znajduje się miasteczko piesków preriowych. Tetniemy go. Wik? 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 Można je dotykać.
No to dzień dobiega końca i odcinek też dobiega końca. Fajnie udało dzisiaj się zrobić dobry kawał trasy. Na koniec fajne, miłe zaskoczenie w tym miasteczku z tymi pieskami tutaj, jak widzieliście, fajnie, ekstra. Może już niedługo w następnym odcinku będziemy nad morzem i w końcu odetchniemy z ulgą. Dobra, to trzymajcie się, do następnego, hej!